Powieści dosyć rzadko otrzymują adaptację anime, a już szczególnie, gdy są powieściami spoza Japonii. Mimo tego postanowiłem trochę pomarzyć i przygotować listę 5 książek, które według mnie jak najszybciej powinny otrzymać ekranizację anime. Jakie to książki? Przekonajmy się. Zapraszam, abyście zostali ze mną. Nikos Kazantzakis, Greg Zorba. Powieść greckiego pisarza spełnia wszystkie możliwe kryteria, by otrzymać adaptację anime. Relacja młodego greckiego intelektualisty z tytułowym Zorbą, wielkim miłośnikiem życia, to historia unikatowa i to na kilku płaszczyznach. Książka przypomina, iż prawdziwa przyjaźń jest możliwa w każdym wieku, że nigdy nie jest za późno, aby dostrzec uroki życia i czerpać z niego pełnymi garściami. Kazantzakis w bardzo ciekawy, wielce wiarygodny sposób przybliżył nam także greckie społeczeństwo. Pogodne, gościnne, jednak ze skłonnością do okrucieństwa. Pisarz zjawiskowo sportretował także rozterki bezimiennego intelektualisty, który waha się, czy zaangażowanie w życie to rzeczywiście dobry pomysł. Za największy atut książki ma prawo uchodzić konstrukcja Aleksa Zorby, uroczego, pogodnego mężczyzny po przejściach, wprost zarażającego swym optymizmem. Miłośnicy książek są nim zachwyceni i tak samo będzie z fanami anime. Zaletą powieści jest również jej uniwersalność, fakt, że potrafi otworzyć nam oczy, rozwiać nasze egzystencjonalne rozterki, dodać odwagi. Greka Zorbę mogłoby wyprodukować chociażby studio Kyoto Animation, posiadające w swoim dorobku wiele tytułów z gatunku okruchy życia. Czekam i wierzę, że się doczekam. Miguel de Cervantes Saavedra, przemyślny szlachcic Don Quixote z Manchy. Brak Don Quixota w wersji anime to według mnie spore niedopatrzenie. Powieść Cervantesa aż prosi się o adaptację. Książka jest prześmieszna, pełna absurdalnego humoru, który bawi do dzisiaj. Udział we wszystkich zabawnych sytuacjach biorą słynni protagoniści, czyli Don Quixote, szlachcic decydujący wyruszyć na poszukiwanie przygód, oraz Sancho Panza, poczciwy wieśniak pełniący rolę jego giermka. Panowie wplątują się w przeróżne zdarzenia, zwariowane bójki, konsumpcję magicznego eliksiru czy odwiedziny na dworze pewnego małżeństwa. Czytając o przygodach Dona i Sancho, można właściwie skonać ze śmiechu. Dzieło Cervantesa to jednak nie tylko aspekty komediowe. Istotną rolę odgrywają w nim też losy bohaterów drugoplanowych, których spotykają nasi protagoniści. Historie postaci stanowią często kapitalną lekcję poglądową, skłaniają do refleksji. Za przykład niech posłuży historia Marceli, przypowieść o Lotariuszu oraz Anselmie, czy losy Kardenia. Przyszłe anime mogłoby rozwinąć również wątki, których Cervantes rozwinąć nie zdołał. Mam na myśli tutaj przygody rycerza Zwierciadeł, czy wydarzenia turnieju rycerskiego. Pole do manewru jest zatem ogromne. Don Quixota mogłoby wyprodukować chociażby studio TMS Entertainment, znane z serii Detective Conan lub Karakai Jozo no Takagi-san. Ktokolwiek po Don Quixota sięgnie, będzie wielkim wygranym. Brandon Sanderson, Archiwum Burzowego Światła. Nie jestem znawcą literatury fantasy, aczkolwiek jednego mogę być pewien. Animowany cykl Brandona Sandersona zachwyciłby nieomal każdego. Przygody Kaladina, Dalinara, Szalan, Adolina czy Szefa w magicznym, tajemniczym, rozległym świecie Roszaru czyta się z zapartym tchem. Sanderson skonstruował znakomite, różnorodne postacie, którym poświęca pełną uwagę. Dzięki temu możemy doskonale poznać ich osobowości, poglądy odnośnie przeszłych, jak i przyszłych zdarzeń z ich udziałem. By oddać ducha archiwum w pełni, adaptacja musiałaby być wierna założeniom Sandersona.
nie pomijać ani nie skracać żadnego wątku. W przeciwnym razie ekranizacja mija się z celem. Droga Królów i Słowa Światłości, czyli dwa tomy, jakie miałem okazję czytać, posiadają też wiele świetnych fragmentów. Zobaczenie finałowych wydarzeń Drogi Królów lub kilku przełomowych walk marzy mi się już od dawna. Sanderson skonstruował je z wielkim rozmachem, co na pewno utrudnia adaptację. Jest jednak pewne studio, które sprostałoby zadaniu. To UFO Table, studio odpowiedzialne za serię Fate oraz Kimetsu no Yaiba. Obydwie produkcje uchodzą za jedne z najlepiej zanimowanych tytułów historii, co o czymś świadczy. Właściwie nie wyobrażam sobie, aby jakieś inne studio sięgnęło po archiwum. Może dojdzie do tego po zekranizowaniu Kimetsu? Byłoby cudownie. Victor Igo, Nędznicy. Nędznicy otrzymali już adaptację anime, jednak z tego co mi wiadomo, serial nie ekranizuje wszystkich ścieżek fabularnych. Jego akcja oscyluje głównie wokół Cosety, a nie Jeana Valjean, czyli najważniejszej postaci książki. Już te dwa względy powinny skłonić producentów do pomyślenia nad nową adaptacją. Nad adaptacją, która pozostanie wierna powieści w 100%, która dokładnie zobrazuje nam przeszłość Jeana oraz jego cudowną przemianę. Swoje 5 minut musi otrzymać także biskup Myriel, Fantyna, Mariusz, Javert czy wszelkie nawiązania do historii Francji lub Paryża, którym Igo poświęcił tyle uwagi. Nędznicy to najpiękniejsza, a jednocześnie najważniejsza powieść, jaką czytałem, więc za taką ekranizację oddałbym niemalże wszystko. Możliwość zobaczenia ukochanych bohaterów w nowej oprawie graficznej, wystawianych na takie same próby jak w książce, byłoby najlepszym animowanym prezentem. A kto by mógł podarować nam taki prezent? Myślę, że idealnym wyborem byłoby Kyoto Animation. Po Nędzników mogłaby też sięgnąć Mappa lub Cloverworks. Każda z tych trzech firm gwarantuje najwyższą jakość. Jeśli ekranizacja przygód Jeana Valjean zostanie zapowiedziana, chyba oszaleje ze szczęścia. J.K. Rowling, Harry Potter. Chyba żadna seria literacka nie zasługuje na adaptację anime tak mocno jak właśnie Harry Potter. Po serii przeciętnych, by nie powiedzieć słabych filmów, nie oddających magii książek nawet w 5%, pora na ekranizację z prawdziwego zdarzenia. Ekranizację, która niczego nie pominie, która zaadaptuje książkę taką, jaką jest, czego nie uczynił choćby filmowy Książę Półkrwi. O tym, jak bardzo fani Harry'ego są spragnieni ekranizacji, świadczą liczne, znakomite fanarty, utrzymane w konwencji anime. Niektóre z nich są tak dobre, że mogą stanowić gotowy wzór dla projektów postaci. Na przeszkodzie stoi właściwie tylko jeden problem – pieniądze. Podejrzewam, że wykupienie praw autorskich do ekranizacji Harry'ego to koszt wielu milionów dolarów, których japońskie studia mogą zwyczajnie nie posiadać. Jeśli uda się znaleźć potrzebne środki, wówczas droga do sukcesu jest nieomal otwarta. Każde z japońskich studiów zechce rzucić wszystkie ręce na pokład, aby wykonać jak najlepszą robotę. Taką robotę wykonałoby z pewnością UFO Table, Kyoto Animation czy Mappa, o ile animacja będzie stać na poziomie nadchodzącego Chainsaw Man. Ekranizacja Harry'ego Pottera w wersji anime marzy mi się od lat, a już szczególnie, gdy ponownie ukończyłem wszystkie książki. Czekam, marzę i nie porzucam nadziei. A jakie książki wy chcielibyście zobaczyć w postaci anime? Co sądzicie o moich wyborach? Czytaliście którąś z omawianych przeze mnie powieści? Zapraszam do rozmowy. Zachęcam również do pozytywnej oceny filmu i subskrypcji, jeśli chcielibyście zostać ze mną na dłużej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.